Znowu owsianka. Ano, królewskie zakłady rolne już od dawna produkują tylko owies. Ja bym zjadł kawałek szynki, albo jakiegoś kabanosa. Niestety, państwowe rzeźnie już od dawna nie przysyłają mięsa na zamek. Mówią, że ktoś im regularnie kradnie świnki. Panie ministrze skarbu, halo, jest pan tam w antyszambrach? Słucham, wasza wysokość. Co tu się dzieje? Mięsa nie ma? Świnie kradną? Co to jest? Świnie nie kradną, to zwierzęta. No bardzo śmieszne. A, przepraszam. Proszę zwolnić wszystkich dyrektorów rzeźni państwowych i zatrudnić nowych. Ja chcę kabanosa. Królu, zrobiliśmy to już dwa razy w tym roku, ale to nic nie daje. To co? Owsianka do końca życia? Muszę zaczerpnąć świeżego powietrza. Szynki, szynki, balerony, kiełbasy i saltesony. Jakim cudem on ma kiełbasy, a ja nie? Nie mam pojęcia, wasza wysokość. Królu, on ma kiełbasy, bo to prywaciarz. Zależy mu na klientach, obrocie, zysku. Umie zdobyć wędliny i dobrze je sprzedać. Prywaciarz? To ja mam oddać swoje zakłady rolne i rzeźnie prywaciarzom? No, to jest koncepcja. Ale czemu zaraz oddać? A jak? Niektórym można oddać, na przykład zasłużonym pracownikom, ale też nie w całości. To może być wstęp do prywatyzacji, która przyniesie same korzyści. Zarówno zakładom, jak i waszej królewskiej mości. A co to jest prywatyzacja? Prywatyzacja to zmiana stosunków własnościowych polegająca na udostępnieniu udziałów i akcji przedsiębiorstw państwowych lub na sprzedaży przedsiębiorstw bądź ich składników majątkowych osobom prywatnym, fizycznym i prawnym. To znaczy zwykłym ludziom, ale i firmom. To ja mam się pozbywać swojego majątku? Pozbywać to niekoniecznie znaczy rozdawać. Część zakładów państwowych można sprzedać, zasilając w ten sposób budżet państwa. W części zakładów można zachować swoje udziały i czerpać z nich dodatkowe dochody. I wtedy jest szansa na kabanosa na śniadanie? Myślę, że tak. Jak widzisz, królu, prywatny przedsiębiorca ma wędliny, a wasza królewska mość nie. No to prywatyzujmy. Król prywatyzuje państwowe molochy. Prospekty emisyjne w całym kraju. Rosną kursy akcji królewskich gospodarstw rolnych. Oto jakie efekty przyniosła prywatyzacja. Ze sprzedaży przedsiębiorstw kasa państwowa została zasilona, jak dotąd, kwotą 2 miliardów mońków. Efektywność sprywatyzowanych firm wzrosła znacząco, dzięki czemu wartość królewskich udziałów w tych firmach także wzrosła. Dużo wzrosła? O 40%. Znakomity rezultat. Ach, co ja tu widzę? Śniadanie. Ha, śniadanie! Jedz i... jedz. Jajeczniczka na bekonie i kurkach oraz kawior z szampanem. Mógłbym dostać trochę owsianki?